Siemano, prezentacja kolejna na PowerPoincie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 13 w Warszawie. Jest to już ostatnia prezentacja z Warszawy. Wiem, że jeszcze jest 14, 15, 16 i 17, ale ja niestety tego nie wstawię. Tak więc ostatnia prezentacja z Warszawy i zaczynają się ochotnicze straże pożarne, OSP Ożarów Mazowiecki, zrobię OSP Kaczory, OSP Szydłowo itp. itp. Ochotnicze straże pożarne, no a później jeszcze pomyślę, jakie tutaj państwo straże pożarne, jakie tam pojedyncze, jakiś Gdańsk albo Wrocław zrobię, a tak to już na przykład JRG Słubice, tak, i itp. itp. Nie przedłużając, że zaczynamy prezentację, bo jest ona nawet taka długa. Pierwszy pojazd, pierwsza wjazdówka, Renówka w 2021 roku i 2022 roku. 313 W21 GBA Szczęśniak Renault. Najpopularniejsze, tak, w 2021 roku. Teraz to też Scania, no Renault, Many, Scania. Trzy pojazdy, które uczestniczą prawie tylko w Warszawie. GBA Renault i GCBA Scania na przykład, tak. To już daję takie przykłady. 313 W22, drugie GBA i Iveco Szczęśniak. Z tym pojazdem jest to drugie GBA, druga wyjazdówka. Tylko jest to po prostu teraz taki jakby pożarniczy, tak? Mamy jeszcze zastęp 25 i 26. No to zastęp 22, można powiedzieć, że jest to taki wcześniejszy pierwszowjazdowy od zadań gaśniczych typu GCBA z zastępem 25, bo ten pojazd już się spotykał z pierwszą prezentacją na naszym kanale. Była to wtedy prezentacja z jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 1 w Pile i właśnie ten pojazd też miał numer 22 i jest to typowy leśnik do pożarów, tak? Do pożarów na terenie lasu albo takiej ściółki, więc tutaj też się z tym spotykamy. Później mamy 313 W25 GCBA Man Stolarczyk TGM. Bardzo ładny pojazd, też spotykany w JRG 8 Warszawa i JRG 1 Warszawa jako numer 25. Dalej mamy 313 W26, drugi GCBA Man. Kiedyś w tej jednostce był to zastęp pierwszy gaśniczy, zastęp 25, ale na to, że ale za to, że nastawały nowe lata i żeby go nie wyrzucić, bo był bardzo dużo używany, bo te many, które są nowszą odsłoną Starmanów, takich bardziej ciężkich, gaśniczych Starmanów, był to pierwszy zwykły man i żeby go nie zmarnować, użyli go jako większy po prostu pojazd, tak? Dalej mamy 318 W80 z dodatkiem przyczepki, 318 W2, tam mamy z tyłu taką przyczepkę, ja wam trochę przybliżę i mamy tą taką przyczepkę, nie widać, że to jest P2, ale jest to P2, bo jak wklejałem zdjęcie do tej prezentacji, to był napis P2. Sorry, ale mój aparat jest trochę słaby, bo nagrywam E13 Motorola, więc tutaj nie ma jakichś szczególnych. No, z dodatkiem przyczepki. Jest to typowy taki techniczne, tak? Mamy też taki JRG 1 w Warszawie, tylko na podwoziu ciężkiej Scanii, tak? Ale też jest taka podobna plandeka. Mamy 318 W90 operacyjny Ford.
Przepraszam za kaszel, ale jestem trochę chory, dlatego tych shortów na razie z przejazdów jeszcze nie ma. Najnowszy ze Straży Pożarnej shorts był stary w sobotę, a w niedzielę dopiero wczoraj został nakręcony. I mam tutaj operacyjny Ford Tak 318W90. I dalej mamy 313W51 SD30 SD Iveco Magirus. Tu akurat chciałem powiedzieć, że dzisiaj jest przedłużona prezentacja, bo trwa 6 minut, ale też chodzi w tym o to, że po prostu nie są obrazki wklejone w kolejności, bo po 26 powinno być 51, później 80, a później 90. No ale tak wyszło, bardzo przepraszam. No i praktycznie to jest tyle. Bardzo dziękuję za oglądanie filmu. Jeszcze tak dla przypomnienia, tak szybko przewinę bez tutaj tak o. Dobra, bardzo Wam dziękuję za tutaj obejrzenie filmu. Mam nadzieję, że zostawiliście lajka i suba z dzwoneczkiem narka.